George zawsze lubił typowe wiejskie odgłosy. Lubił też wiejskie smaki, a zwłaszcza słodki smak miodu. Chciałbyś spróbować tegorocznego miodu, George? Mam tu dla ciebie parę kromek wiejskiego chleba. Smacznego! Miód nigdy nie smakował tak dobrze jak na pajdzie świeżego chleba. Tylko ta pszczoła nie pozwalała mu się nim delektować. Gdzie odleciała? Czy jest coś lepszego niż chleb z miodem? Dlaczego kwiatek się ruszał, jeśli nie było wiatru? Latanie z kwiatka na kwiatek nie było ciekawsze niż kanapka z miodem. Kto mógł odebrać małpce kanapkę z miodem? Niedźwiedź. George nigdy wcześniej nie widział w okolicy prawdziwego niedźwiedzia. Pszczoła wróciła. Może chciała się zaprzyjaźnić. Cóż... Ona myślała, że chcesz ją skrzywdzić, George. Pszczoły żądlą, żeby się bronić. A ten kawałek lodu przyniesie ci ulgę. O, masz ochotę na płatki. Jadłeś je na śniadanie. Nie, George, urządliła cię pszczoła. To nie był niedźwiedź. Od ponad 20 lat nie widziano tu niedźwiedzi. George był pewny, że widział niedźwiedzia. Cześć, George! Bill był taki mądry, może znał się na niedźwiedziach. Ryczysz jak prawdziwy niedźwiedź. Czy wiesz, że nie ma ich tu od ponad 30 lat? George nie rozumiał, czemu pszczoła nie dawała mu spokoju. To tylko zwykła pszczoła. Ej, dlaczego wszystkie lecą do mnie? Rety, one się wyroiły. Muszę je zapędzić do ula, zanim skrzywdzą królika. George? George? Jaki piękny dzień! Nie chcesz wyjść? No chodź, podlejemy lewkonie. Właśnie zaczęły kwitnąć. Boisz się urządlenia, co? Ja muszę iść do Renkinsów. Nie chcesz iść ze mną? Oni ci pomogą.